Przepraszam bardzo, sonda na żywo. No tutaj nie można już uciec, bo to program na żywo. Jak Warszawa jest przygotowana do turnieju Euro 2012? Śmiech na sali, okej. Nie, no średnio. Średnio? Autostrady pękają, zanim je ukończyli, a ty mówisz, że średnio. No to mniejsza z tym. No w sumie stadion stoi jakoś, no to w miarę, no. Powiedzmy. Pani jako warszawianka jest poinformowana o tym. Warszawy. Dobrze, czyli, no ale powiedzmy, że jest pani teraz w Warszawie, już niedługo mecze. Czy będzie pani widziała, jak porusza się po Warszawie w trakcie dni meczowych? Chyba nie. Nie wiem, jak, nie interesuje się tym. Czyli jak na razie nie ma tego typu informacji, tak? Nie dostała pani takiej informacji, jak chociażby ominąć te główne korki, które pojawiły się w centrum i przy Stadionie Narodowym? Nie. To może pan wie mniej więcej, jak ominąć korki w dniach meczowych, czyli jak poruszać się po centrum, jak poruszać się przy Stadionie Narodowym w trakcie dni, kiedy rozgrywać będą mecze Polacy bądź inne reprezentacje. Nie wiem. Najlepiej piechotą. Czyli no szybciutko, żeby panie nam nie uciekły. Sonda na żywo, Euro kontra Warszawa. Jak Warszawa jest przygotowywana do Euro? Jak panie się czują w Warszawie przed Euro? Świetnie. Okropnie. Niedługo pozamykają mi wszystkie ulice i mieszkam tuż przy stadionie. Myślę, że czas wyjeżdżać z kraju. Czyli pani niezbyt pozytywnie podchodzi do turnieju? Nie, ja do wszystkiego podchodzę pozytywnie. Bardzo się cieszę, bo na pewno wygramy. Hej, Nina. Nie, na pewno wygramy, tak. No właśnie. Ale nie czuję tej atmosfery Euro. Ja absolutnie nie czuję. Ja absolutnie nie czuję. Ja jeszcze nie czuję szalika, ale ostatnio chodzę tylko w szaliku z napisem Polska. Wyczuwam tutaj lekko ironię. Nie, absolutnie nie. Nie, czyli pani widzi tutaj wszędzie emblematy Euro, tak? Widzi pani, że za 21 dni zaczyna się największy turniej w historii Polski. Dokładnie. I jak pani sądzi, czym Polacy mogą się w Europie pochwalić? Bo to będzie na pewno specyficzny turniej. Na pewno pięknym miastem, jakim jest Warszawa, oraz naszą grą w piłkę. Bądź co bądź to jest nasz narodowy sport, więc na pewno pójdzie nam świetnie. Pani jak sądzą? Czym Polacy mogą się wyróżnić? Polacy, no właśnie jak koleżanka powiedziała, ta gra w piłkę, myślę, że to będzie to. To będzie to, co my pokażemy. Ale ja Euro nie czuję na razie. Dobrze, to już ostatnie pytanie, bardziej piłkarskie. Kto wygra Euro 2012? Kto wygra? Polacy. Polacy.